Cześć, z tej strony Turok. Witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem będzie to coś w rodzaju audiologa. Jeśli pamiętacie, ostatnio był taki film wrzucony z Londynu, gdzie był materiał wideo plus muzyczka. Postanowiłem teraz nieco się z Wami podzielić, jak to dokładnie wyglądało. Także macie dwa wyjścia, albo pooglądać sobie tutaj jakieś fotki, które wrzucę, ale one praktycznie pojawiały się też w filmie. Takie ujęcia, lub puścić sobie na przykład film bez muzyczki, sobie posłuchać, lub po prostu coś sobie robić innego i ewentualnie posłuchać, jak to tam było. Żeby to było wszystko naturalnie, postaram się to opowiedzieć mniej więcej tak, jak to było, bez kombinowania, po prostu opowiedzieć Wam od początku do końca, jak ta krótka przygoda się po prostu rozpoczęła. Wybrałem się z rodzinką, ponieważ żonka dorwała w Ryanairze tanie bilety, akurat na ten termin. Te bilety, mamy marzec 2017, kosztowały bodajże 39 zł od osoby w jedną stronę, co jest ceną absolutnie, oczywiście, rewelacyjną, także jest to koszt niski. No i później oczywiście postanowiliśmy coś tam pokombinować, wybrać jakiś namiar, jakiś hotel i coś pomyśleć. Ktoś z Was dał mi taką stronkę Travel Lodge bodajże UK, gdzie można sobie poszukać hoteli. Jeśli będziecie zainteresowani, to polecam tą stronkę. Po prostu przez polskie strony jest drożej, lepiej bezpośrednio. I udało nam się dorwać hotel w cenie chyba poniżej 120 funtów za dwie noce ze śniadaniami dla czterech osób, czyli dwójka dorosłych, dwójka dzieci, co uważam jest ceną naprawdę niezłą, szczególnie, że Londyn jest miastem mega, mega drogim. Także jeśli chcecie ten namiar na ten hotel, jeśli będziecie korzystać, to Wam po prostu dam. Hotel, co ważne, jeśli będziecie szukać, szukajcie z dobrą komunikacją, najlepiej metro. Metro to jest tak naprawdę idealny środek komunikacji, ale o tym, dobra, o tym może później. No i tak, mieliśmy bilety, wylot oczywiście z Modlina, no bo wiadomo, że Okęcie obsługuje tylko takie ważniejsze jakieś kursy. Żeby do Modlina się dostać, trzeba mieć albo swój samochód, albo załatwić sobie jakiś transport. Trzeba to oczywiście wcześniej ustalić. Jeśli nie macie samochodu, no to tak, bilety to jedno. Z transport w jedną stronę to około chyba 100 zł, także to też są koszty, ponieważ lotnisko jest dalej. Później, jeśli macie samochód, trzeba sobie wcześniej zamówić jakiś parking, w którym na przykład tam za dwie czy trzy doby koszt tylko 40 zł, to jest koszt z takim jeszcze dojazdem busikiem do lotniska, także uważam, że bardzo ok, parking strzeżony, także tam się po prostu zatrzymaliśmy. Wylot mieliśmy jakoś wcześnie rano, 6.50 bodajże, tak mi się wydaje, albo 7, nie, chyba 6.50, także około 3 w nocy musieliśmy wyruszyć do Modlina, tam byliśmy gdzieś tam o 4, zanim ten busik i tak dalej, to była pewnie z 4.30 na lotnisku i zostało nam około 2 godzin do odlotu i nie ma sensu przyjeżdżać wcześniej, znaczy później, bo niektórzy mówią, że wystarczy godzina, absolutnie, absolutnie nie, mimo że Modlin jest małym lotniskiem, to wydaje mi się, że po prostu to schodzi i najpierw trzeba zarejestrować bagaże, tam jest koleja, później znowu jakaś jest taka odprawa, gdzie dostajemy znowu jakieś tam sprawdzenie paszportów, później jest odprawa taka typowo bezpieczeństwa, no to kto tam podróżuje samolotem, to wie, jak to wygląda, też troszkę schodzi, wiadomo, trzeba wszystko wyjąć, przełożyć metalowe, ściągnąć buty, kurtki i tak dalej, i tak dalej, także też wszystko schodzi. Później tak naprawdę na samolot już nas ładują około pół godziny przed odlotem, także trzeba tam być, zamykają już bramki, czyli tak naprawdę te dwie godzinki schodzą błyskawicznie. Lot jest szybki, krótki, przyjemny, także nie ma tej problemu, chyba za dwie godzinki z hakiem, może trochę dłużej, także jest to naprawdę bardzo szybko. No i prawdopodobnie, jeśli będziecie lecieć tymi tanimi liniami, to wylądujecie na lotnisku Stansted. Oczywiście o Heathrow możecie zapomnieć, ponieważ jest to lotnisko, które obsługuje tylko najważniejsze loty i rzadko który polski samolot w ogóle tam ląduje. Także mamy lotnisko Stansted, które jest oddalone no o jakieś 50 gdzieś kilometrów od Londynu. Tam, mówiąc szczerze, w porównaniu do Modlina, jest to lotnisko dużo, dużo, dużo większe, naprawdę. A mimo, że to jest jakieś tam jedno z trzech chyba lotnisk w Londynie, czy tam poza Londynem, lotnisko jest naprawdę spore, dużo bramek do odprawy, bardzo dużo. Kolejki są duże, ale naprawdę idzie to mega sprawnie. Generalnie organizacja w ogóle Anglików czymkolwiek uważam, że jest fantastyczna, ponieważ zawsze jest ktoś, kto pokieruje ruchem, w sensie właśnie na tym lotnisku. Zawsze ktoś pomoże,
Zawsze ktoś sprawdzi, gdzie jest mniejsza kolejka, tak przekieruje, żeby ten ruch był płynny. Wszyscy są uprzejmi, jest naprawdę spoko, także tutaj zero zarzutów. No i ta odprawa poszła sprawnie, mówiąc szczerze, bardzo sprawnie. Stamtąd mieliśmy, ponieważ też w Polsce sobie zamówiliśmy, National Express, bilety kupiliśmy wcześniej, to jest taki, powiedzmy, autobus, który dowozi z lotniska do wybranej jakiejś tam stacji, na przykład stacji metra. Bardzo, słuchajcie, bardzo drogi jest dojazd z lotniska, w ogóle podróże w Anglii są mega drogie i na przykład taki dojazd z lotniska, powiedzmy, pociągiem, który byłby wygodny i szybki, kosztuje, żeby was nie skłamać, dla czterech osób, chyba w jedną stronę, chyba z 60 funtów, to jest naprawdę, czy tam 70 nawet, to są duże koszty, jak to wszystko mnożymy obecnie razy 5, no to są duże koszty na przykład w jedną stronę, dlatego zdecydowaliśmy się kupić bilet właśnie na autobus, który jedzie znacznie dłużej, ale kosztował chyba około 40 funtów, także to jest powiedzmy dużo, dużo taniej. Ale okazuje się, to wam powiem na koniec, że taksówki to też nie jest zły pomysł, ale to później. No i tym sobie autobusem pojechaliśmy w stronę metra, w stronę stacji metra, którą sobie wybraliśmy wcześniej przez internet. Okazało się, że niestety był wypadek i pół godziny po wyjeździe autostrada, tak naprawdę, tam droga szybkiego ruchu całkowicie stanęła, wszystko zamarło, nic się nie działo. No i znów okazało się, że Anglicy są mega, mega zorganizowani. Po, nie wiem, 10 minutach może od wypadku, po pasie takim awaryjnym, technicznym, już grzały karetki, policja i straż pożarna. Naprawdę, 10 minut. I po pół godzinie cała ta kolizja jakaś tam, a no jeśli było straż pożarna i karetka, znaczy, że nie była to drobna stłuczka, tylko musiało coś być więcej, było to usunięte. Po pół godzinie naprawdę dużej kraksy, wszystko było usunięte, także tutaj byłem pod mega wrażeniem. No i udało się z tymi problemami pół godziny później dotrzeć sobie do stacji metra, bodajże Victoria. No i stamtąd już mieliśmy bezpośrednią linię, nitkę naszego metra do naszego hotelu. Jeśli chodzi o komunikację taką już bezpośrednio w samym Londynie, musicie, jeśli będziecie wybierać, poszukać sobie takiego automatu, który wydaje karty Oyster. To jest jedyna sensowna, naprawdę ekonomicznie metoda na podróżowanie przez Londyn, ponieważ bilet jednorazowy, tam jest tak, że jest liczona stawka od stacji do stacji. I na przykład może się okazać, że dwa przystanki metra zapłaci na przykład 2 funty. To jest na polskie obecnie 10 zł. Następnie musicie się w coś przesiąść, w kolejną linię metra i znowu zapłacić 2 albo 3 funty. Jeśli będziecie kupować bilety jednorazowe, to po prostu zbankrutujecie. Mówię autentycznie poważnie. Natomiast za taką kartę Oyster wyrabiamy sobie, dostajemy plastikową kartę, której limit dzienny, którego nam po prostu więcej nie naliczy dziennie, to jest około 7 tam funtów z hakiem, powiedzmy licząc 8 funtów za osobę. Dzieci podróżują tak naprawdę tam do iluś lat bezpłatnie, także jest gitara. Czyli mając tą kartę, możemy cały dzień podróżować metrem, czy tam komunikacją naziemną, podziemną i maksymalnie liczyć 8 funtów. To jest super rozwiązanie. Płacimy za nią kaucję, chyba 5 funtów bodajże za wydanie, plus musimy od razu sobie doładować, na przykład tam 20 funtów. Wtedy mamy taką 50 funtów wydaje, mamy dwie karty na dwie osoby załadowane na te spokojnie 2 dni, bezproblemowo, czy tam nawet więcej. Natomiast co ważne, sytuacja jest taka, że jeśli wchodzimy na przykład do metra, to musimy tą kartę przy wchodzeniu odbić i przy wychodzeniu koniecznie musimy odbić, bo inaczej, ponieważ raz się tak zdarzyło, że była jakaś awaria bramek i nie udało się tego odbić i okazało się, że dziennie naliczyłem później 14 funtów zamiast 7. Po prostu musi być za każdym razem wbicie i odbicie. Taka informacja. Jak ktoś mówi, ktoś będzie zainteresowany, to zrobimy sobie jeszcze jakieś tam tak zwane Q&A i może wam coś tam więcej powiem. Także okej, mieliśmy karty już, karty mieliśmy w portfelach. Metro jest rewelacyjny, po prostu ilość linii metra, to jak to jest łatwo opisane, jak łatwo się skumać, gdzie trzeba jechać, jest naprawdę wzorcowe, także tutaj super. No i od razu metrem naprawdę już szybciutko pojechaliśmy sobie do hotelu. Wiadomo, angielski trzeba znać, no ciężka sprawa się nie dogadać, wszystko zarezerwować, porozmawiać, zapłacić, odebrać klucze i tak dalej, i tak dalej. No i hotelik bardzo przyjemny, praktycznie przy samej stacji metra, to był stacja metra Walthamstow, jeśli dobrze pamiętam, dosyć daleko od centrum, natomiast od razu mówię, przy stacji metra,
i metrem 20 minut jesteście w centrum, jest gitarka. No i okej, tutaj mieliśmy już około 12 dotarliśmy do hotelu, czyli o 3 w nocy wyjechaliśmy z domu i o 12 byliśmy dopiero w hotelu, także podróż naprawdę długa. Mimo że sam lot trwa krótko, to wszystkie te dookólne, że tak powiem, rzeczy trwają no, znacznie, znacznie dłużej. No i teraz co zamierzaliśmy sobie zwiedzić? To, co mi się nie udało niestety zwiedzić, to był HMS Belfast, po prostu zabrakło czasu. Big Bena widziałem wyłącznie przejazdem. Po prostu, jeśli będziecie tam się wybierać na wycieczkę, 2 dni to jest za mało. To jest tak ogromne miasto, tak dużo jest tam ciekawego, że myślę, że tydzień to byłoby naprawdę optymalnie, żeby sobie na spokojnie pozwiedzać. Ponieważ byliśmy z dzieciakami, no to powiem wam o atrakcjach dla dzieci, jakie udało nam się wcześniej w internecie wyszukać. Jedna to był sklep Hamsley. To jest jeden z największych sklepów w ogóle zabawkowych, nie wiem, chyba na świecie. Podobno był tam kręcony chyba Kevin Sam w domu, czy w Nowym Jorku, nie pamiętam. W takim wielkim sklepie zabawkowym. On miał chyba 5 czy 6 pięter, na filmiku trochę wam tam pokazywałem. To, co się tam dzieje, to jest po prostu czyste szaleństwo. Na każdym piętrze są jacyś pracownicy, którzy, nie wiem, jeden stoi na podwyższeniu, jakieś puszcza samoloty. Za chwilę gdzieś jakiś tam jest pokaz magii. Za chwilę jakieś tam cuda. Po prostu dzieje się tam ogrom. Ludzi masa, atrakcji masa. Na każdym piętrze po prostu zabawek do oporu plus atrakcji do oporu. Naprawdę ciekawe miejsce. No, moje dzieciaki były po prostu w niebo wzięte, skakały z radości. Wszystko im się podobało. Atrakcja mega. Druga naprawdę ciekawa atrakcja, nie tylko dla dzieci, to jest sklep M&M's World. Bodajże są 3 takie sklepy tylko na świecie. Jeden jest w Londynie, drugi jest chyba w Hongkongu, trzeci jest w Nowym Jorku, także jest to naprawdę rzecz unikatowa. I na filmiku widzieliście, to jest absolutnie szaleństwo. To jest sklep, który jest poświęcony wyłącznie jednemu produktowi, czyli cukierkom M&M's. I to ma kilka pięter, jakieś tam na górę, na dół, tuby z M&M'sami, które można sobie kupować. Na przykład różne rodzaje są wielkości kubków, płacicie tam na przykład, nie wiem, 7 funtów taki kubek i pakujecie tyle, ile wam się zmieści, tam jakieś torebeczki i tak dalej. To jest po prostu szaleństwo. To, jakie tam są smaki, jakie tam są kolory, to nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. To jest absolutnie szaleństwo. Dla dzieci atrakcja mega. Plus macie na przykład dział M&M'sa zielonego, gdzie wszystkie akcesoria są M&M'sa zielonego, czerwonego, żółtego i tak dalej. Jakieś tam, no cuda, naprawdę, cuda niewidy, sklepik mega, naprawdę, dla dorosłych, dla dzieci, taka feria barw, że głowa mała. A propos ferii barw, to Londyn jest miastem, który ma taką ilość różnych, powiedzmy, narodowości, różnych kolorów skóry i tak dalej, że w ogóle, ja powiem tak, ja jestem wodnikiem, także dla mnie jakby nie ma ludzi w podziale na kolor skóry, czy tam, nie wiem, jakieś kategorie portfelowe i tak dalej. Ja z natury mam tak, że wszystkich traktuję równo, także dla mnie to nie zaskoczenie. Ale jak ktoś, powiedzmy, pierwszy raz pojedzie, no to może się dziwić, że tak, w sklepie na przykład są 3 kasjerki. Jedna jest murzynką, obok niej stoi Chinka, obok niej stoi Hinduska. I tak generalnie takie miksy są totalnie wszędzie. W metrze, no po prostu wszędzie. Aczkolwiek to jest tak naturalne, tam nikt na nikogo nie patrzy, każdy żyje swoim życiem, nie ma żadnych po prostu takich dziwnych zachowań, naprawdę mega, można się poczuć jak u siebie. W ogóle Londyn jest takim miastem, że po kilku godzinach człowiek się czuje po prostu jak u siebie, jest naprawdę dobrze, jest bezpiecznie, jest przyjemnie, jest gdzie chodzić, jest naprawdę super. Dodatkowo, co jest mega, co mi się mega podobało w Londynie, to jest ilość zieleni. Tam parków, skwerków jest po prostu multum. I z tego, co rozmawiałem sobie z taksówkarzem, ale o tym też pogadamy później, on mówił, że prawo jest takie, że tam na sztywno są zasady, że nie można, powiedzmy, robić gdzieś tam w niektórych lokalizacjach wysokich budynków, że te parki nigdy nie mogą być wycięte i oni o to dbają. I faktycznie jest tak, że jest dużo zieleni, jest miło dla oka. Dodatkowo Londyn jest, nie wiem, od Warszawy większy pewnie z 10 razy, a nie ma w ogóle smogu. To jest genialne, że władze tak dbają, że właśnie przez to, że jest dużo zieleni, że są prześwity, że są przestrzały, że nie jest to wszystko tak bardzo zabudowane, no to jest naprawdę przyjemnie. To powietrze, mimo tego, że tam samochodów jest ogrom, jest po prostu przyjemne i nie czuć w ogóle jakiegoś smrodu. Także to jest genialne. Wzorzec dla wszystkich.
Komunikacja naziemna, no jak w każdym dużym mieście, są korki, tutaj nie ma co się oszukiwać. Autobusy stoją w korkach, samochody stoją w korkach, metro to jest idealne rozwiązanie. Dobra, co jeszcze udało się zobaczyć oprócz tych parków i tak dalej? Byliśmy właśnie w Green Parku, to jest koło Buckingham Palace, taki tam skwerek fajny, bardzo przyjemny. Byliśmy w Hyde Parku, ogromny park, którego praktycznie nie udało się zwiedzić, bo był za duży, ale również mega przyjemne zielone miejsce, gdzie jakieś tam drużyny sobie piłkarskie trenują. Naprawdę super, no super. Z ciekawych rzeczy, Muzeum Narodowe, że tak powiem, brytyjskie, The British Museum, przepraszam, jest mega, polecam. Sam budynek z zewnątrz może nie robi wrażenia, w środku robi. Bardzo przeszklony taki dach z mlecznego szkła, jest bardzo jasno, bardzo przestronnie, ludzi jest bardzo dużo, ale to muzeum jest tak gigantyczne, że w ogóle nikt sobie nie wchodzi w drogę. Jest podzielone na różne kraje, czyli z każdego kraju są jakieś tam różne ekspozycje, nie wiem, Chiny, Indie, Afryka, Egipt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mega, mega dużo rzeczy, super rzecz, dzieciaki były również mega zachwycone oglądając te wszystkie rzeczy, no my również, bo jest to coś bardzo przyjemnego. Rzecz, której troszkę nie jestem tak mega zadowolony, to jest Muzeum Nauki, The Science Museum. Na dole fajnie, jakieś tam rakiety, jakieś samochody, pociągi, no takie bardziej techniczne rzeczy. To jest ciekawe, interesujące. Wstęp do tych dwóch wyżej wymienionych jest bezpłatny, ponieważ jest to sponsorowane przez państwo. Możliwość oczywiście jest dania jakiejś tam dobrowolnej dotacji, ale nie ma tutaj żadnego ciśnienia. Co ciekawe, w jednym i drugim muzeum jest sprawdzanie kontroli bezpieczeństwa, czyli trzeba otworzyć torbę, pokazać, czy nie ma się niebezpiecznych rzeczy. Także jest na tym punkcie sporo mają hopla. No i Science Muzeum, mówię, na parterze jest ciekawe, jest sporo ciekawych rzeczy, a im później chodzi się wyżej, no tym tak naprawdę jest coś, co ja nie jestem fanem, czyli na przykład jakieś interaktywne tam tablice, że można sobie klikać, czytać informacje i tak dalej, plus jakieś różne rzeczy takie bardziej nowoczesne, ale nie to co w Koperniku, że są jakieś eksperymenty, tylko tutaj właśnie pełno jest takich elektronicznych, powiedzmy, tablic, monitorów, gdzie coś tam można wyczytać, pooglądać. No powiedzmy średnie, jeśli macie możliwość zwiedzenia czegoś innego, to pewnie nie warto aż tak bardzo tutaj iść. Ciekawa jeszcze rzecz oczywiście to jest Chinatown, jeśli będziecie gdzieś w okolicy, warto wstąpić, fajny klimacik naprawdę. No czegoś takiego u nas nie ma, także jest to rzecz absolutnie nowatorska, że tak powiem, dla mnie, bardzo fajna, bardzo przyjemna, dla oka, do pochodzenia super. No i tak naprawdę tyle i to jest tyle, co nam się udało zwiedzić. Ponieważ zabrakło czasu, mówię, nie udało mi się zwiedzić HMS Belfasta, bardzo chciałem, zabrakło, szkoda. No i ponieważ już był wieczorek, no to wiadomo, hotel, dzieciaki padnięte, pobudka znowu o 3 w nocy następnego dnia, także tak. No i okazało się, że mamy z metra Victoria właśnie ten International Express na lotnisku o godzinie chyba 5:30 mieliśmy być na tym przystanku. On tam miał jechać ponad 2 godziny, czy miał być o 5:30, 6:30, 7:30 gdzieś na lotnisku, a wylot był około 9:30, więc tak naprawdę 2 godziny przed, czy tam nawet godzina 50. No i okazało się, w ciągu dnia sobie sprawdziliśmy, że metro w tygodniu jeździ od godziny chyba dopiero 5:40 i zrobił się duży problem, ponieważ jeśli mieliśmy być o 5:30 na stacji metra, a metro nie jeździło, jedzie 20 minut, no autobus po prostu by nam zwiał. I zrobił się spory problem, także ewentualnie wcześniej to wszystko sobie ogarnicie, jak będziecie się wybierać. Ponieważ tak, mimo że mieliśmy taką zajezdnię autobusową niedaleko, to nie było żadnego bezpośredniego autobusu, plus o tych godzinach również ciężko znalezieniem. Gdzieś tam trzeba było gdzieś jechać, przesiadać się gdzieś daleko, daleko, daleko. No, powiem szczerze, nawet się na to nie zdecydowałem, ponieważ było to naprawdę zakręcone, istniało duże ryzyko, po prostu nie zdążymy na ten autobus, na lotnisko, więc z pomocą przed internet. O, jeszcze internet, ciekawa rzecz. Internet. Internet w Londynie, mówiąc szczerze, jeśli chodzi o na przykład Warszawę, to jest do tyłu, przynajmniej jest 5 lat. To jest ciekawe. U nas na przykład, powiedzmy u mnie w Warszawie, jest tak, że Wi-Fi absolutnie można znaleźć wszędzie. Tylko po prostu widzimy jakiś tam hotspot, połącz się, pyk i jesteśmy, bez żadnych haseł i tak dalej. Po prostu wszędzie, czy na lotnisku, czy w kinie,
No, tych hotspotów u nas po prostu mega, mega dużo, nie ma z tym problemów. A w Londynie niestety już tak lekko nie jest. I na przykład, jeśli jesteśmy sobie, nie wiem, w pizzerii, bo też akurat byliśmy, no i był internet, no ale to było tak. Jest Wi-Fi, no to żeby wejść do Wi-Fi, trzeba było założyć konto w tej pizzerii, czyli tak, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu i tak dalej, przechodzimy przez proces rejestracji, później nam na maila przychodzi powiadomienie z potwierdzeniem, musimy to zrobić, oczywiście te Wi-Fi wtedy działa, jakby jeśli tak robimy, to ona nas wpuszcza przez tam jakąś ich stronkę i dopiero potem dostajemy na przykład internet na pół godziny czy na godzinę, po takiej długiej rejestracji. Na lotnisku to samo, trzeba w proces rejestracji podać numer biletu, jakiś tam lot, powód i tak dalej, dostajemy na przykład internet na 4 godziny. Także z tym generalnie problem jest, jeśli chodzi o internet. Warto sobie na przykład mapę Londynu w komórce ściągnąć przed wyjazdem jako offline. Zdecydowanie obniży Wam to koszty, bo przesył danych w roamingu jest jeszcze czas bardzo wysoki. W takich zwykłych planach taryfowych jest to około 1 zł za 1 megabajt. No, umówmy się, to 500 mega w roamingu to nie jest żaden problem, żeby zrobić, na przykład na chociażby na te mapy, które zajmują tam z 500 mega. Także z tym trzeba się też liczyć, że ten internet nie będziemy mieli wszędzie. Na przykład w hotelu jest tak, że pół godziny jest darmowo, mając wykupiony w ogóle pokój, a jeśli chcemy sobie przedłużyć dłużej, na przykład płacimy 4 funty za wykupienie i też trzeba gdzieś tam się zarejestrować, tak dalej, tak dalej. Także z tym jest problem. No i dobra, i co teraz? Okazało się, że nie mamy za bardzo jak dotrzeć na lotnisko, więc postanowiliśmy zamówić sobie taksówkę i są w ogóle polskie strony jakby, które oferują polskie taksówki w Londynie. O tyle jest to wygodne, że możemy ustalić stawkę sobie przed wyjazdem. Mamy powiedzmy przy telefonie Polaka, więc jest o tyle łatwiej. Więc udało się zadzwonić. Oczywiście roaming trzeba mieć włączony, no wiadomo, to jest podstawa jakikolwiek wyjazd zagraniczny, żeby mieć jakiś kontakt i w razie co możliwość manewru. No i taksówkarz powiedział nam, że na ten przystanek metra zawiezie nas za 38 funtów. A ponieważ była to 5 rano, czy nie, umówiliśmy się w ogóle o 4:30 rano, żeby na tą 5:30 zdążyć na ten przystanek, więc była to stawka nocna, dlatego dosyć wysoka, 38 funtów. No i okej. Okay. Zamówiliśmy, potwierdziliśmy sobie SMS-kiem, pogadaliśmy jeszcze, wszystko ok, taksówkarz był, także wszystko w porządku. No i przed odjazdem zapytał się nas generalnie, gdzie tam, z jakiego lotniska i tak dalej. Okazało się, że z tego Stansted, oczywiście jak poprzednio. No i powiedział, że szkoda, że się wcześniej nie umówiliśmy, bo on by nas za niewiele większą opłatą zawiózł na to lotnisko, ze względu na to, że tutaj musiał jechać przez cały Londyn, żeby dotrzeć na tą stację metra, a akurat to lotnisko było po naszej stronie tak naprawdę, więc okazało się, że za 50 funtów, czyli jedynie tam 10 funtów mniej więcej, zawiezie nas bezpośrednio na lotnisko. Przypominam, sam pociąg kosztuje około 40 za 4 osoby, także tak naprawdę taksówka taka polska może się okazać całkiem niezłym rozwiązaniem, jeśli chodzi o cenę w ogóle dojazdu. Więc pojechaliśmy na lotnisko, w trakcie jazdy przeprowadziłem sobie bardzo miłą rozmowę z taksówkarzem, dowiedziałem się mnóstwo rzeczy odnośnie właśnie Londynu, jak tu się żyje i tak dalej. No opowiadał mi dużo, ale to jest chyba odcinek, na osobny odcinek ewentualnie, dużo, dużo ciekawych rzeczy. No i tak naprawdę po 45 minutach, nie, przepraszam, po godzinie gdzieś byliśmy już na lotnisko i była 5:30 rano, a odlot mieliśmy chyba o 9:30. No, czyli okazało się, że tak zaplanowaliśmy, że musieliśmy być 4 godziny na lotnisku. No, na szczęście lotnisko całą dobę oczywiście otwarte wszystkie bary, nie wiem, McDonald's, Burger King, jakieś tam KFC, mówię przykładowo, teraz nie pamiętam. Wszystko to jest otwarte, można sobie usiąść, sobie zjeść, wypić kawę, także jest luz. Mówię, ten internet Wi-Fi można było dorwać na te 4 godziny na lotnisku, także przynajmniej dzieciaki mogły sobie tam, nie wiem, na YouTubie pooglądać filmiki i nie zwariowały. No i później znowu powrót, lot, ponad tam 2 godzinki, do Modlina, z Modlina odebrać samochód, najpierw busikiem oczywiście, później odebrać samochód, no i do domu. I mówiąc szczerze, strasznie żałuję, że to była tak krótka wycieczka, ona powinna, mówię, z tydzień, wtedy bym obejrzał więcej. Jeśli będziecie się wybierać,
Pamiętajcie o tym, co wam mówiłem, że są takie koszty jakby nieprzewidziane, które trzeba doliczyć do ceny biletu, czyli transport z lotniska, który jest duży, transport wewnątrz Londynu, który jest wysoki. No i hotele naprawdę można znaleźć tak absurdalnie wysokie ceny, że po prostu padniecie z wrażenia. Generalnie w samym centrum na przykład za 2 dni można zapłacić na przykład 1000 funtów. No i to jest taka cena, no chyba dosyć zaporowa. Trzeba szukać czegoś tańszego, mówię, z dobrą lokalizacją, może być nawet dalej od centrum, byle było to metro. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do tego czasu. Jeśli byliście, jeśli mieszkacie, napiszcie swoje wrażenia, w czym się pomyliłem, może moje wrażenia po tych 2 dniach są błędne, jeśli chodzi, nie wiem, o ludzi i tak dalej, ale spoko. Także możecie również napisać, co wy widzieliście, co możecie polecić. No i tyle w tym przydługim audiologu. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas i do zobaczyska. Hejka!